Panie, bardzo Ci dziękujemy za tą dogodną chwilę, za ten czas. Jesteśmy Ci wdzięczni za to, że pozwoliłeś nam się zgromadzić dzisiaj na tym nabożeństwie i od samego początku, od samych pierwszych chwil kierować nasze myśli ku Tobie. Jesteś absolutnie najważniejszy, najistotniejszy. To ze względu na Ciebie, dla Ciebie i przez Ciebie jesteśmy na tym miejscu. Więc niech ten czas zwiastowania Słowa nie koncentruje się na człowieku, na nikim innym, jak tylko na Tobie. Panie, niech imię Twoje, imię Jezusa będzie uwielbione. Amen. Serdecznie także ze swojej strony Was witam, bracia i siostry, przyjaciele, wszyscy goście zgromadzeni. Będziemy chcieli teraz rozważać Boże Słowo, więc będziemy otwierać Pismo Święte i wspólnie razem rozważać je, aby podbudować naszego ducha, aby się skonfrontować z przesłaniem Bożego Słowa, bo do tego właściwie Pismo Święte zostało napisane, aby konfrontować serca ludzkie i skłaniać ku Bogu. Kochani, będziemy chcieli rozważać tekst z Bożego Słowa, a znajdziemy go w pierwszej Księdze Królewskiej, to jest Stary Testament, 13 rozdział, 14 do 26 wiersza. Jeszcze zanim wyszukamy sobie ten tekst, chciałbym bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrowić ze zboru w Czechowicach, Dziedzicach, od pastora, od braci starszych, od braci i sióstr, którzy tam się zgromadzają. I zanim zacytuję ten tekst, dla tych, którzy być może nie są tak bardzo zaznajomieni z Bożym Słowem, z Biblią, z Pismem Świętym, chciałbym tylko nakreślić tło, abyśmy zaczynając czytać ten tekst, odnaleźli siebie w tej scenerii, w tych wydarzeniach. Oto pewien młody człowiek w pewnym momencie został natchniony Duchem Świętym, a więc Bóg przyszedł do niego i powiedział: pójdziesz tam gdzieś do pewnego miejsca i wygłosisz słowo przeciwko temu miejscu, a później wrócisz z powrotem do siebie, ale nie będziesz wracał tą samą drogą, nie napijesz się wody ani nie zjesz chleba. A więc miał bezpośredni nakaz Boży, czego robić albo co zrobić i czego nie robić po drodze. Był wyposażony. Czy ty jesteś tym mężem Bożym, który przyszedł z Judy? Zapytał starszy prorok, zapytał spotkawszy tego młodego człowieka. Czy ty jesteś tym mężem Bożym, który przyszedł z Judy? Zapytał. Tak, to ja, usłyszał odpowiedź. Chodź ze mną do domu, zaprosił. Posilisz się chlebem? Lecz w odpowiedzi usłyszał: nie mogę zawrócić ani pójść z tobą, nie zjem chleba i nie napiję się z tobą wody w tym miejscu, bo tak powiedział mi Pan w swoim słowie: nie zjesz tam chleba, nie napijesz się wody, ani nie wrócisz tą samą drogą. Lecz starzec przekonywał: ja też jestem prorokiem jak ty i anioł przemówił do mnie w słowie Pana: zawróć go z drogi, przyprowadź z sobą do domu, niech się u ciebie posili, napije. W ten sposób, czytamy w Piśmie Świętym, w ten sposób go okłamał. Mąż Boży, a więc ten młody człowiek, zawrócił z nim zatem, spożył chleb w jego domu i napił się wody. Lecz gdy siedzieli przy stole, Pan skierował swoje słowo do tego starszego proroka, który zawrócił męża Bożego z drogi. Wykrzyknął on do przybyłego z Judy: tak mówi Pan, ponieważ sprzeciwiłeś się temu, co polecił ci Pan, nie posłuchałeś nakazu, który dał ci Pan twój Bóg, zawróciłeś, spożyłeś chleb i piłeś wodę w miejscu, o którym ci powiedział: nie spożyjesz tam chleba, ani nie napijesz się wody, to twoje zwłoki nie spoczną w grobie twoich ojców. Gdy więc spożył już chleb i gdy już napił się wody, starzec kazał osiodłać osła dla proroka, którego zawrócił z drogi, i ten odszedł. Czytamy dalej, że w drodze jednak napadł go lew i zagryzł go. Jego zwłoki leżały na drodze, osioł i lew stały przy nich. Przechodzący tamtędy ludzie zobaczyli te zwłoki leżące na drodze oraz lwa obok nich i donieśli o tym w mieście, w którym mieszkał starzec prorok. Wówczas prorok, który zawrócił go z drogi, powiedział: tak, to ten mąż Boży, który zlekceważył słowa Pana. Pan wydał go na pastwę lwa i ten go zagryzł zgodnie ze słowem Pana. A więc to jest tekst, który będziemy chcieli rozważyć, nad którym będziemy się chcieli skupić, zatrzymać, zbudować pewną refleksję, wyjaśnić.
Tekst, nad którym pochylamy się tej niedzieli, dzisiaj, jest jednym, uważam osobiście, jednym z najtrudniejszych tekstów Starego Testamentu, a być może nawet całej Biblii. Kiedy mówię o tym, iż jest to najtrudniejszy tekst dla mnie osobiście, z mojego punktu widzenia, nie mam na myśli wcale języka pisanego. Nie jest trudne to przeczytać przecież. Natomiast mam na myśli przebieg wydarzeń. Te wydarzenia rodzą pytania. Nie wiem jak wam, ale mnie rodzą wiele pytań. Zastanawiam się, dlaczego tak się potoczyły losy tego młodego człowieka. To historia, w której nie ma litości, a miłosierdzie jakby nie istniało. Brak w tej historii czegokolwiek pozytywnego, bracia i siostry, przyjaciele, nie ma nic pozytywnego. Jakichś cieplejszych odcieni jest tylko czerń i biel. Tak jakby wszystko było takie restrykcyjne i jednoznaczne. Dlatego, kochani, dlatego wszyscy zgromadzeni, dzisiaj niezbędne jest tutaj solidne wyjaśnienie. Jak rozumieć tę historię? Jak mam rozumieć tę bezlitosną konsekwencję, która zawiera się w tym tekście? Jak zrozumieć w konsekwencji Pana Boga, skoro znamy Go przecież, że jest pełen łaski, miłosierdzia? Jak mam się ustosunkować do tego tekstu Starego Testamentu, Starego Przymierza, historii bardzo dawnej? Kochani, chcę teraz wyjaśnić, w jaki sposób mamy traktować ten tekst, albo w ogóle Stary Testament, abyśmy mieli jednoznaczne tutaj ustosunkowanie. Pamiętajmy, że czytamy ze Starego Testamentu. Bóg jest ten sam, ale w tamtym okresie Starego Testamentu działał nieco inaczej. Bardzo, bardzo częsty błąd polega na tym, że wielu ludzi gdzieś pomiędzy stronami dopatrują się jakby dwóch różnych bogów. Bóg Starego Testamentu jest innym Bogiem, a Bóg Nowego Testamentu innym Bogiem. Niektórzy tacy nieugruntowani w Bożym Słowie powiedzą, tamten Bóg Starego Testamentu jest żądny krwi, zabijania i tak dalej, ale Nowy Testament to jest inny Bóg. I byli tacy ludzie, którzy gdzieś tą różnicę, rozróżnienie zrobili, doszli do takiego błędnego przekonania. Ale chciałbym wyprowadzić nas z błędu. To jest ciągle ten sam Bóg, wieczny Alfa i Omega, który nie ma początku ani końca. Ciągle trwający, niezmienny Pan. On się nie zmienił. Od początku, no nie ma początku, od zawsze jest ten sam. Od zawsze jest ten sam. Ale działa różnorako, na różne sposoby. On ustanawia okresy i czasy, w których działa na różne sposoby. Tak też jest ze Starym Testamentem, ze Starym Przymierzem. To czas zakonu, prawa, inaczej mówiąc błogosławieństwo za posłuszeństwo oraz przekleństwo i kara za nieposłuszeństwo, które spadają na człowieka praktycznie w tej samej chwili. Tego się uczymy ze Starego Testamentu, albo to odkrywamy w Starym Testamencie. Nowy Testament, wiemy o tym, otwiera nowy czas. To nie jest, podkreślam raz jeszcze, nowy Bóg. To jest nowy czas. Pan Jezus o tym wyraźnie powiedział. Nastał miłościwy rok Pański. Tego samego Boga, który trwa wiecznie, ale nastał inny czas, inny rok, miłościwy rok. A więc łaska i miłosierdzie, które do dziś podbijają serca wielu ludzi, czyniąc ich usprawiedliwionymi, prawdziwie wolnymi od konsekwencji za swoje winy. W innym miejscu Pan Jezus mówi tak, przyszedłem wypełnić zakon. A więc niejako, w taki można sposób zamknąć, wypełnić zakon. Nowe przymierze we krwi, mówi Pan Jezus. I dalej, wisząc już na krzyżu Golgoty, mówi, wykonało się, wykonało się. Czas zakonu się zakończył. Czas zakonu się zakończył nie dlatego, że stracił na znaczeniu, dlatego, że wypełnił swoje zadanie.
Dlatego, że wypełnił swoje zadanie. Jakie jest więc po tym krótkim wstępie i wyjaśnieniu tej problematyki Starego Testamentu, a i nawet mówiąc tak bardziej szczegółowo, samej tej historii. Zastanówmy się więc, jakie powinniśmy w ogóle mieć ustosunkowanie do Starego Testamentu, do tekstów Starego Testamentu. To jest bardzo ważne, ponieważ gdzieniegdzie słyszy się różne bardzo dziwne poglądy polegające na tym, że Stary Testament już w ogóle nie powinien być brany pod uwagę. Otwórzmy sobie pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 10 rozdział od 1 do 10. Zauważcie, drodzy zebrani goście, ci, którzy być może jesteście pierwszy raz, kiedy usługujemy słowem na tym miejscu, zawsze bardzo solidnie, bardzo mocno zwracamy uwagę na to, co jest zawarte w Bożym Słowie. Tu nie ma miejsca na jakieś ludzkie pomysły, ludzkie wizje, ludzkie przekonania. Tu chodzi o to, co mówi Biblia dzisiaj do ciebie i do mnie. Nie chciałbym bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. Wszyscy też zostali ochrzczeni w Mojżesza w obłoku oraz w morzu. Ponadto wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm, wszyscy pili ten sam duchowy napój, bo pili z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Chrystus. A jednak większość z nich nie spodobała się Bogu. Ciała ich, jak wiemy, zaległy pustynie. Wszystko to może nam służyć za przykład, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, tak jak to było w ich przypadku. Nie bądźcie też bałwochwalcami, tak jak niektórzy z nich, czytamy bowiem, usiadł lud, aby jeść i pić, po czym powstał, aby się bawić. I nie oddawajmy się nierządowi, tak jak niektórzy z nich, przez co jednego dnia padły 23 tysiące ludzi. Nie wystawiajmy też na próbę Chrystusa, tak jak niektórzy z nich, za co skończyli życie pokąsani przez węże. Ani nie szemrajcie, tak jak niektórzy z nich, przez co poginęli z ręki niszczyciela. Apostoł Paweł nawiązuje do jednych z najbardziej dramatycznych wydarzeń Starego Testamentu, gdzie wielu ludzi po prostu ponosiło śmierć. Tam umierali ludzie. Są to jedne z najbardziej tragicznych wydarzeń. Nie wiedzieć czemu to wydarzenie, które zacytowałem na samym początku, nie pojawiło się w tym, o czym apostoł Paweł tutaj mówi, ale możemy to oczywiście jakby dodać do tych tragicznych wydarzeń Starego Testamentu, gdzie człowiek po prostu ponosił śmierć z powodu swojego nieposłuszeństwa Bogu. To czas Starego Przymierza, kiedy konsekwencje nieposłuszeństwa spadały na ludzi praktycznie w tej samej chwili. Kochani, tego uczy nas jednoznacznie Stary Testament, iż karą za grzech jest, wiemy wszyscy, śmierć. Apostoł Paweł o tym mówi bardzo, bardzo wyraźnie. Ale coś się zmieniło w pewnym momencie istnienia ludzkości. Jak mówi dalej apostoł Paweł, czego oko wcześniej nie widziało, czego ucho nie słyszało i co do ludzkiego serca nigdy nie wstąpiło, to przygotował Pan. Mówiąc oczywiście o zbawieniu, mówi, coś się zmieniło, bo kara za grzech mocą i postanowieniem wszechmogącego Boga zmieniła adresata. I to jest niezwykłe, bo spadła na Zbawiciela Jezusa Chrystusa. On to poniósł karę, czytamy w Księdze Izajasza, za nas wszystkich. Całe przekleństwo zakonu za nieposłuszeństwo wobec właśnie zakonu prawa spadło na tego, który wypełnił ten zakon bezbłędnie. Kochani, w 11 wierszu czytamy tak. Wszystko to dla naszego przykładu. Wszystko to dla przykładu, mówi apostoł Paweł, jakby wyjaśniając tą problematykę tych tragicznych wydarzeń Starego Testamentu. Wszystko to dla naszego przykładu dotknęło tamtych ludzi i zostało opisane, spięte w księgi Starego Testamentu, abyśmy, tak jak czytamy dalej, a więc zostało opisane, by służyć za przestrogę nam żyjącym u kresu wieków. A więc kiedy czytam historię młodego człowieka, posłanego przez Boga, aby wykonać konkretne zadanie, biorę ten tekst
I być może gdzieś tam ujarzmiam swoją chęć dowiadywania się i zadawania trudnych pytań. Chcę popatrzeć na tą historię i wynieść jakąś lekcję, nauczyć się czegoś, wziąć jakiś przykład przestrogę. Tak jak mówi apostoł Paweł, on tak patrzył na te teksty. Po co ktoś właśnie napisał te teksty? Dla przykładu. Innymi słowy, zostaliśmy wyposażeni na te czasy, w których żyjemy. Kochani, czego zatem, wróćmy do tego tekstu, który zacytowaliśmy na samym początku, bo uważam, że było bardzo potrzebne to wyjaśnienie, abyśmy się ugruntowali i nie próbowali gdzieś wycinać kartek Starego Testamentu z tego względu, że ich nie rozumiemy albo nie pasują jakoś do Nowego Przymierza. Nie, to wszystko jest spójne, jednolite, jeden i ten sam Bóg. Natomiast musimy mieć bardzo mocny kręgosłup, bardzo mocne jakby ustosunkowanie, bardzo jednoznaczne i biblijne. Czego więc uczy mnie ta historia? Tragiczna, ale jednak biblijna historia. Czego się uczę i przed czym mnie ona przestrzega? Po pierwsze, uczy mnie ta historia tego, kim jest Pan Bóg. Kochani, Bóg z tej historii, którą zacytowałem, jest Bogiem, który mówi. On mówi. Bracie i siostro, przyjacielu, kimkolwiek jesteś, Bóg jest Bogiem, który mówi. To nie jest tak, jak z tym staropolskim powiedzeniem mówił dziad do obrazu, obraz ni razu. Tak nie jest z Bogiem. Bóg jest Bogiem, który mówi. On chce mieć z tobą relację. On chce cię prowadzić za rękę. On wystawia swoją rękę do ciebie. Ale problem w tym, że większa część ludzi tej ręki nie chce ująć. Bóg chce. On ma otwarte ramiona. Ten, który przychodzi do mnie, mówi Pan Bóg, tego nie odrzucę precz. Jestem otwarty. Problem w tym, że ty być może nie jesteś otwarty na Boga. Nie chcesz Go w swoim życiu, wolisz sam iść, sam kuć sobie swój los. Bóg jednak jest Panem wszystkiego, chce również być Panem twojego życia. Jeżeli pójdziesz więc za Jezusem, jeżeli zawrócisz do Niego, oddasz Mu się, to On zacznie do ciebie mówić. Ożywi twoją duszę, twojego ducha tak, że będziesz Go słyszeć. Będzie mówił do ciebie przez myśli. Będzie cię instruował przez słowo. Innymi słowy, będzie twoim cudownym doradcą, poprowadzi cię przez życie, aż w końcu spotkasz się ze swoim Zbawicielem i będziesz z Nim na zawsze. A tam On już będzie z nami rozmawiał bardzo długo i bardzo dużo. Jest Bogiem, który mówi to, co czyni i czyni to, co mówi. Cała Biblia to objawia. Skoro w tej historii to, co powiedział Bóg, wykonało się bez względu na wszystko, ponieważ kiedy On wypowiada słowo, czy ktoś w to wierzy, czy ktoś w to nie wierzy, i tak się stanie. Skoro w tej historii to, co powiedział Bóg, wykonało się bez względu na wszystko, mogę mieć pewność, że wszystko to, czego obiecał, mówiąc o naszej przyszłości, wykona się w 100%. Dlatego, kiedy Bóg mówi, i niech te słowa przeszyją twoje serce, dlatego, kiedy Bóg mówi, że kto uwierzy w Jezusa, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębami, to nie myśl sobie, że w piekiełku będzie ci cieplutko i fajniutko z przyjaciółmi. On wie, co mówi i jest przy tym śmiertelnie poważny. W przeciwieństwie do nas ludzi, którzy z tych rzeczy sobie często żartujemy. On jest poważny w tym, co robi. I w tym momencie nie ma powodu do śmiechu, widząc, jak cała ludzkość zabawia się w swoim życiu i lekceważy Jego święte, prawdziwe, mające ogromną moc słowo. Czego jeszcze uczy mnie ta historia? Ta historia uczy mnie tego, że na drodze nieposłuszeństwa czeka lew. Tak, tego uczę się z tej historii. Lekceważąc Boże Słowo, jak ten młody człowiek, narażam się na atak lwa. Czytelnicy Bożego Słowa od razu będą wiedzieć, o czym mówię. Ponieważ apostoł Piotr, nie wiem, czy zainspirowany właśnie tą historią, wypowiedział takie słowa w pierwszym liście, 5:8. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Zastanówmy się przez chwilkę.
nad jednym zdaniem z całej tej historii, które stało się tytułem tego kazania. Jego zwłoki leżały na drodze, osioł i lew stały przy nich. Dziwny tytuł, jeśli chodzi o usługę słowem, ale powiem wam, kochani, że wyobrażam sobie obraz, który jakiś zręczny artysta namalował, zainspirowany tym tekstem. I kiedy patrzę w ten obraz, nie potrzeba jakichś dopisków, wyjaśniania i tak dalej. On mówi sam przez siebie. Mamy osła, mamy lwa, mamy człowieka, który nie żyje. Jeżeli będziesz uparcie lekceważył słowo Pana, jak osioł, jak to zwierzę, które jest symbolem pewnego rodzaju upartego serca i nieposłuszeństwa, na tej drodze czeka lew, który chce zrobić wszystko, aby cię pochłonąć. Ten obraz mówi sam za siebie. A więc wyobrażam sobie ten obraz w ten sposób. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, pierwszy werset, zamykając klamrą to, iż mamy być posłuszni słowom Pana, mówi tak, dlatego powinniśmy w większym jeszcze stopniu stosować się, być posłusznymi do tego, co usłyszeliśmy, aby nas czasem nie zniosło na bezdroża. I uwaga, bo skoro słowo wypowiedziane przez aniołów stało się wiążące, jak w tamtym przypadku Pan powiedział, młody człowieku, pójdziesz do tego miejsca, wygłosisz słowo i wracając nie będziesz wracał tą samą drogą. Nie napijesz się wody, nie zjesz chleba. Taki jest nakaz. I czytamy w liście do Hebrajczyków, jeśli te słowa były wiążące, a każde wykroczenie i nieposłuszeństwo spotykało się z zasłużoną odpłatą, właśnie to znajdujemy w tej historii. To, drogi słuchaczu, w jaki sposób my, którzy dzisiaj tu jesteśmy, ujdziemy cało, lekceważąc tak wyjątkowy dar, jakim jest zbawienie. Zbawienie. A więc to dzieło Chrystusa na krzyżu. Jakże ujdzie człowiek cało, jeżeli zlekceważy to niezwykłe zbawienie. Lwa można zrozumieć w tej historii dwojako. Przynajmniej ja ją rozumiem w ten sposób. I rozważam ten tekst jakby na dwa sposoby. Tutaj na ziemi wiemy z listu apostoła Piotra, czyha przeciwnik, który jak lew ryczący chodzi po tej ziemi, aby pochłonąć wszystkich tych, którzy lekceważą Boże Słowo. Jeżeli będziesz tak żył, to tak, na tej drodze czeka lew, który chce cię pochłonąć. Ale kochani, nikt z nas, którzy siedzą na tej sali, żyć wiecznie na tej ziemi nie będzie. I będzie taki moment w historii twojej osobistej i mojej historii, kiedy przyjdzie nam stanąć przed żywym Bogiem, władcą całego wszechświata, który ustawicznie dzień i noc podtrzymuje twoje życie i mówi do ciebie poprzez stworzenie i poprzez inne rzeczy. Wyobraźmy sobie sytuację, że z sercem pełnym zlekceważenia i nieposłuszeństwa odchodzimy z tego świata. To chcę wam powiedzieć, że tam u góry czeka inny lew, zwycięzca lew z pokolenia Judy, baranek Boży. A wtedy z takim sercem pełnym zlekceważenia i nieposłuszeństwa straszliwa to rzecz wpaść w ręce Boga żywego, jak mówi Biblia. Dlaczego? Bo co jest zaskakujące, co wielu ludzi nie potrafi przyswoić, Pan Bóg nie jest pluszowym misiem, drogi słuchaczu. On jest ogniem trawiącym, mówi Pismo Święte, który wielką miłość i łaskę dał nam wszystkim, abyśmy przez Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, mogli ujść konsekwencji za nasze postępowanie. I w tym duchu dzisiaj również zwiastuję do ciebie, kimkolwiek jesteś, pojednaj się z Bogiem, abyś mógł stanąć usprawiedliwiony przed Nim. Skoro Bóg nie oszczędził nawet swojego Syna, wydając Go za nasze winy, co zrobi z ludźmi, którzy uparcie się Mu sprzeciwiają? Czego jeszcze uczę się z tej historii? Młody człowiek usłyszał, nie wrócisz tą samą drogą. A ja dzisiaj zapytam się ciebie, kimkolwiek jesteś, którą drogą ty wracasz? Którą drogą ty wracasz na co dzień? Jakie jest twoje życie?
Którymi drogami chodzisz? Co na tych drogach spotykasz? Czyś nigdy nie słyszał, iż Pan Bóg wzywa każdego człowieka bez wyjątku: pójdź za mną, pójdź za mną. Wróć więc inną drogą niż dotychczas. Wróć inną drogą, drogą przez to wzgórze, drogą przez ten opuszczony krzyż, drogą, którą jest Jezus Chrystus, jak mówi Pismo Święte. Mówi: ja jestem droga, prawda i życie. Wróć dzisiaj tą drogą do domu Ojca, które stoi szeroko otwarte dla ciebie, jeśli tylko wejdziesz przez, albo wejdziesz na tą drogę. Czy więc zawróciłeś już tą drogą? Czy twoje życie doświadczyło już takiego zwrotu, iż zacząłeś chodzić inną drogą? A może jest zupełnie inaczej? Może bez przerwy chodzisz tymi samymi ścieżkami od urodzenia, dźwigając bezustannie ciężar grzechu i poczucia winy, i jakby nie było wytchnienia w twojej wędrówce? A może właśnie teraz, kiedy to słyszysz, twoje serce wyrywa się z piersi z powodu wielkiego pragnienia: nie chcę już chodzić więcej tymi samymi drogami. Pomóż mi, Boże. Chcę pójść za tobą. Zawróć więc, kimkolwiek jesteś. Nie idź już i nie wracaj tą samą drogą, ale idź inną drogą, drogą, którą jest Jezus Chrystus. On cię dzisiaj wzywa. Na podstawie tego tekstu, tej historii, idź inną drogą, wróć inną drogą. Jest taka piękna pieśń, która w miarę mojego przygotowywania, rozważania tego tekstu przypominała mi się. I chciałbym, żebyśmy ją teraz zaśpiewali razem. Jeżeli możemy, powstańmy, kochani. Postanowiłem iść za Jezusem. Postanowiłem iść za Jezusem. Postanowiłem, amen, iść za Jezusem. Nie wrócę już, nie wrócę, nie wrócę już. Chociaż samotny tą drogą i śpiewaj z głębi serca. Chociaż samotny tą drogą idę. Chociaż samotny, tak Panie, tą drogą idę. Nie wrócę już, nie wrócimy, nie wrócę już. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Ten świat jest za mną, tak jest, a krzyż przede mną. Nie wrócę już, nie wrócę już. Ach, zabierz świat ten, a daj mi zbawcę. Ach, zabierz świat ten, a daj mi zbawcę. Ach, zabierz świat ten, a daj mi zbawcę. Nie wrócę już, nie wrócę już. Kochani, pochylmy nasze czoła, kiedy tak stoimy. Chciałbym zadać ci pytanie, abyś, albo inaczej, chciałbym, żebyś wejrzał teraz w swoje serce. Bo śpiewaliśmy piękną pieśń, ale chciałbym zadać pytanie, czy to jest twoja pieśń? Czy ona stała się twoją drogocenną pieśnią? Czy Jezus Chrystus stał się twoim życiem? Czy postanowiłeś już pójść za Jezusem, jak śpiewaliśmy, i już nie wracać tą samą drogą jak do tej pory? Czy postanowiłeś już z całej siły swojej i ze wszystkich myśli swoich i z całej duszy swojej pokochać tego, który z całej swojej siły i ze wszystkich swoich myśli i z całego swojego serca ukochał ciebie i poszedł na krzyż za ciebie? Czy postanowiłeś już pójść za Jezusem?
Odkupicielem i Zbawicielem. Kiedy mamy pochylone czoła, miejmy pochylone, nie rozglądajmy się. Teraz chciałbym zadać takie pytanie. Czy może dzisiaj chcesz postanowić pójść za Jezusem i zaśpiewać już zupełnie inaczej tę pieśń? Jeśli tak, podnieś swoją rękę na znak, że to słowo, które dzisiaj było wypowiadane, bardzo przeszywa twoje serce i ono wyrywa się do tego, żeby coś uczynić w swoim życiu. Panie, dziękujemy Ci za ten czas zwiastowania słowa. Chciałbym, abyś nas utwierdzał, Panie, w przekonaniu, w świadomości, iż Twoi jesteśmy. A jeśli ktoś dzisiaj na tym miejscu jest bardzo poruszony, jest dotknięty, jest wyraźnie to odczuwa w swoim sercu, że musi się pojednać z Tobą, że musi się jego życie zmienić. Panie, Ty wiesz, znasz każde serce. Dotknij tych osób. I dzisiaj odpowiedz na ich szczerą modlitwę. I niech tak się stanie, niech stanie się życie. Życie, które jest zupełnie inną drogą, już drogą za Tobą. Ty, który powiedziałeś, pójdź za mną. Panie, chciałbym, żebyś znalazł dzisiaj pośród nas, tak jak tu jesteśmy, swoich naśladowców, którzy pójdą za Tobą już na zawsze. Niech więc dzisiaj Twoje imię jest wywyższone. Błogosław nam wszystkim w dalszej części tego nabożeństwa. Niech Twoje imię się uwielbia. Amen.